Hej, czyli witajcie, z tej strony Piorun. Może nie pamiętacie, albo pamiętacie, kiedyś mówiłem o takim czymś, że jest taka niestandardowa ogólnie nauka, która zakłada to, że zamiast projektować i tworzyć zaawansowany sprzęt naukowy do różnego rodzaju pomiarów, możemy stworzyć takiego, nie wiem, Poco X3 NFC czy Samsunga S24 Ultra. Poczekajcie, już wam wyjaśniam, o co chodzi. No i takie urządzenie mobilne, które dzwoni, odbiera SMS-y, tam ma różne durnoty w sobie i tak dalej, najnowszy proc, no i GPU nie z tej ziemi, tam pamięć wbudowaną 1 terabajt hipotetycznie. Dla mnie każdy telefon powinien mieć minimalną pamięć 32 GB, a nie jakieś, no. Dobra, ogólnie już mówię, o co chodzi. Chodzi głównie o to, że zamiast budować zaawansowany sprzęt naukowy za miliardy dolarów, budujemy sobie takiego Poco X3 NFC czy Samsunga S24 Ultra. Wyposażamy go w magnetometry, czujniki światła, dajmy na to jeszcze czujniki hala, tam GPS, żyroskopy. Poczytajcie sobie, do czego tak naprawdę służy w telefonie żyroskop. No. Czy na przykład czujnik hala. Bo wy z tych narzędzi często nie używacie nawet. Albo magnetometr. Bo czujnik położenia telefonu to wiadomo, do czego służy, że przekręcacie pięć poziom. Ale magnetometr? No. No i mamy takich, dajmy hipotetycznie, 7,5 miliarda urządzeń. No to zamiast budować sprzęt naukowy za miliardy dolarów, hipotetycznie miliardy dolarów, miliardy euro, czy tam, dobrze, bo jeszcze waluty BRICS nie ma, okej. Okay. Czy tam miliardy złotych polskich, PLN. No to mamy takie 7 miliardów urządzeń mobilnych, które mają wszystkie czujniki, jakich naukowcy potrzebują. No i co się dzieje? I taki piorun sobie łazi do pracy z powrotem, łazi po swojej wiosce, kręci się jak opętany i on sobie łazi z tym telefonem, codziennie coś tam na nim robi, ale ten telefon w czasie rzeczywistym dokonuje pomiarów różnego rodzaju. Pomiaru tego, pomiaru natężenia pola magnetycznego, pomiaru tego, tamtego, skopowego. No i sam aparat tego telefonu, tego pioruna, posiada zaawansowane, rozszerzone opcje spektrum światła widzialnego, zakresu niewidzialnego, z którego również korzystają naukowcy. Wielokrotnie na YouTubie już youtuberzy pokazywali telefony, które na początku, jak wyszły na rynek, miały opcje, jakby to powiedzieć, chodź tędy, eksperymentalne, gdzie na przykład youtuber udowodnił, że telefon może mieć rentgen, że pokazywał na filmie, że po prostu telefon widział przez jakieś tam materiały, co jest po drugiej stronie tych materiałów, nawet nie odsłaniając tego materiału sprzed obiektywu. No a potem jak ci youtuberzy nagłośnili to, że o, mój telefon ma rentgen, zobaczy, ja przez drzewo widzę, co jest dalej. No to firma, która wypuściła ten telefon, momentalnie zablokowała tę opcję. A dziwicie się dlaczego? No pomyślcie. Idziecie sobie po ulicy, a tu gościu włącza na przykład jakiś rentgen i patrzy, co kobieta ma pod bluzką. No, fantastik. Normalnie. O, i właśnie dlatego tego typu opcje są wyłączone dla zwykłych ludzi. Bo z nich korzystają naukowcy. A po co? A po to, żeby badać, mierzyć i tak dalej, różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się wokół nas, czy na przykład siłę pola magnetycznego, jakość oświetlenia, tam jakieś tam zaburzenia elektromagnetyczne, trochę tam tego jest. GPS-em określać nie tylko wysokość, położenie i tak dalej. Powiem wam tak, za pomocą czujników telefonu, poczytajcie sobie ogólnie w wyszukiwarce Google czy gdzie indziej,
do czego służą określone czujniki telefonu i poszukajcie frazy, na przykład, ja Wam rzucę coś, na przykład magnetometr, do czego służy magnetometr, albo żyroskop, no żyroskop to wiadomo, że określanie położenia w przestrzeni, góra, dół i tak dalej, a czujnik położenia orientacji? No to służy do gier zazwyczaj i tego, czy macie telefon w pionie, czy w poziomie. I tyle. Co, jak widzieliście na moim filmie, telefonowi się popieprzyło całkowicie i uznał, że poziom zamienił się z pionem, dlatego ten film tak dziwnie wyglądał. No. Z poddasza. O. Ale właśnie o tym Wam mówię, że na co dzień jesteście zarąbani obowiązkami, pracą, szkołą i tak dalej. I nie przywiązujecie do tego typu rzeczy uwagi. Dlatego takie oszołomy jak ja są na YouTubie po to, żeby Wam wyjaśniać, że jest bardzo zaawansowana technologia w smartfonach jest tak naprawdę przed Wami ukrywana. A dlaczego? No bo pomyślcie, co by było, jakby ludzie mieli dostęp do full opcji. No, na przykład bankomaty by wysrywały pieniądze, bo dałoby się pilotem w telefonach Xiaomi opierdolić bankomat. No bo dlaczego nie? Bo to jest pilot na podczerwień. Skoro ja mogłem u siebie w pracy włączyć klimatyzację pilotem w telefonie, no to czego to dowodzi? No właśnie. To dowodzi tego, że nasze telefony, urządzenia mobilne, superkomputery, które każdy ma w dłoni, są tak potężne, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Ale z ich potęgi korzystają naukowcy i różne korpo. Dlaczego? A dlaczego korpo? No bo korpo zarabia na tym. A wy myślicie, że w Ameryce dlaczego za pomocą czujników w iPhone'ach szukają UFO? Kurwa, się posypie w komentarzach! Gruby temat, żeś kurwa ruszył piorun. Tak, czujniki, są specjalne czujniki w iPhone'ach, które wychwytują pełen zakres promieniowania, którymi emitują UAP-y. No to teraz będzie wojna w komentarzach. Co on pierdoli, kurwa jedy... Jakbyście dobrze poczytali, co jest do czego tak naprawdę, to byście... Powiem szczerze, ocipieli, to dosłownie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. I dziękuję za miłe komentarze. I pozdrawiam swoich widzów. Z których niektórzy to są nieźli oszołomi. Trzymajcie się.